Otwieram punkt 7, czyli będziemy debatować nad uchwałą w sprawie nadania parkowi Chropaczowskiemu przy ulicy Łagiewnickiej imienia Kopalni Śląsk. Proszę wnioskodawcę, pana radnego Rafała Łatasia, o przedstawienie projektu uchwały. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, zanim przejdę do przedstawienia, chciałbym zgłosić autopoprawkę. Wydaje mi się, że nie jest to rzecz istotna, natomiast w tytule uchwały mamy w sprawie nadania imienia parkowi Chropaczowskiemu przy ulicy Łagiewnickiej imienia Kopalni Śląsk, dlatego proszę o wykreślenie w zdaniu pierwszego wyrazu imienia, czyli po w sprawie nadania wykreślamy imienia i przyjmuje brzmienie ta uchwała w sprawie nadania parkowi Chropaczowskiemu przy ulicy Łagiewnickiej imienia Kopalni Śląsk. Na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 12 i artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzielnik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Świętokłowicach uchwala paragraf 1. Nadać parkowi Chropaczowskiemu przy ulicy Łagiewnickiej w Świętokłowicach imię Park Chropaczowski imienia Kopalni Śląsk. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie do załączonej uchwały, do przedłożonej uchwały. Historia kopalni. Kopalnię Śląsk utworzył w 1883 roku Guido Henkel von Donnersmarck z połączenia pól górniczych Gabor i Jungdetlef, obejmujących północne tereny dzisiejszego miasta Świętokłowice. Rok później, w 1884 roku, rozpoczęto jej regularną eksploatację. Kopalnia była najpóźniej utworzonym dużym zakładem górniczym na terenie obecnego miasta Świętokłowice. Po kopalniach Matylda oraz dawnej kopalni Niemcy, a później Polska. Mimo późnego okresu założenia oraz trudnych warunków geologicznych, zakład szybko się rozbudowywał, osiągając status jednego z największych na Górnym Śląsku. Przed I wojną światową kopalnia wydobywała niespełna 1 000 000 ton węgla w ciągu roku i zatrudniała ponad 2000 osób załogi. W 1967 roku kopalnia została połączona z kopalnią Matylda, a w 1976 roku nastąpiła jej likwidacja wraz z przeniesieniem wydobycia i załogi na nowo wybudowaną kopalnię w Rudzie Śląskiej Kochłowicach. Rozwój Chropaczowa. Kopalnia od momentu powstania stanowiła centrum gospodarcze, wokół którego rozwijała się pobliska osada. Dzięki ponad 90-letniemu okresowi jej działalności struktura urbanizacyjna oraz społeczna Chropaczowa zmieniła się z typowo wiejskiej w miejską. Jeszcze w 1871 roku Chropaczów wraz z Lipinami liczył 7 tysięcy mieszkańców, a już na początku XX wieku w samym Chropaczowie mieszkało ponad 10 tysięcy osób. Wzrost liczby ludności pociągał za sobą powstawanie sklepów, zakładów usługowych oraz firm. Przed I wojną światową doszło też do zmiany nazwy gminy Chropaczów na Szlezję Grubę, czyli Kopalnia Śląsk. W Polsce Ludowej Chropaczów powiększył się o nowe osiedla, osiedle na wzgórzu, a zakład szerzej niż dotychczas finansował działalność kulturalno-oświatową i sportową, czego przykładem może być Klub Sportowy Czarni Chropaczów na okolicznym terenie. Wraz z likwidacją kopalni doszło do zubożenia miejscowej ludności i fali emigracji, której część była skierowana do nowej kopalni na Kochłowicach. Przekaz ideowy. Park Chropaczowski nosił w dwudziestoleciu międzywojennym nazwę Odrodzenia dla uczczenia powstania II Rzeczpospolitej Polskiej i umocnienia państwowości polskiej. W dzisiejszych czasach na skutek zmiany sytuacji politycznej ten przekaz ideowy wydaje się już być nieaktualny. Obecnie w miejsce romantyzmu powstań powinno się promować pozytywistyczną pracę u podstaw w celu budowania nowoczesnej ojczyzny, zarówno tej dużej, jak i małej. Symbolem etosu pracy, solidarności i sumienności dla Chropaczowian jest właśnie Kopalnia Śląsk. Miejsce. Park Chropaczowski położony jest między starą i nową częścią dzielnicy. W symboliczny sposób łączy więc czasy przed i po 1945 roku, tak jak robiła to Kopalnia Śląsk. Dodatkowo za pośrednictwem parku, jako miejsca spotkań i spacerów, pamięć o kopalni będzie przekazywana w swobodny i przystępny sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu Łatasiowi za przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Szanowni państwo, ja zapytam, czy
komisje stałe odnosiły się i mają opinię do tego projektu. Ja tylko jeszcze chciałam przypomnieć, że Komisja Nazewnictwa już wcześniej wydała pozytywną opinię na temat danego projektu uchwały. I rozumiem, że są takie opinie. Prosimy bardzo panią przewodniczącą Jadwigę Garbaciok. Bardzo dziękuję. Czy inne komisje również wyraziły swoją opinię na temat projektu przedstawionego przez pana radnego Łatasia? Nie widzę. Dobrze. A w związku z tym, szanowni państwo, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, prosimy wnioskodawcę o zabranie głosu. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Wcześniej miałem przyjemność przeczytać uzasadnienie, natomiast chciałbym Wysokiej Radzie jeszcze w dosłownie kilku słowach przedstawić zamysł i sam pomysł związany z nadaniem temu miejscu, Parkowi Chropaczowskiemu, nowe imię. Pomysł początkowo zakładał nadanie Parkowi Chropaczowskiemu imię Powstańców Śląskich, natomiast wpłynął w międzyczasie też drugi projekt wiceprezesa Stowarzyszenia Genius Loci, pana Alana Zycha, który zakładał nazwanie Parku Chropaczowskiego właśnie imieniem kopalni Śląsk. Następnym, trzecim projektem był projekt, którego autorem był radny Zbigniew Nowak, który to zakładał nazwanie Parku Chropaczowskiego imieniem Pawła Waloszka. W związku z tym, że, jeżeli mogę tak się wyrazić, cała akcja była organizowana wespół z Dziennikiem Zachodnim, na stronie Dziennika Zachodniego, na stronie internetowej świętochłowice-nasze-miasto.pl pojawiła się informacja, pojawiła się sonda, podczas której mieszkańcy miasta mogli głosować nad wszystkimi trzema propozycjami. Wygrała propozycja kopalni Śląsk, w związku z czym razem z Alanem Zychem widniejemy jako wnioskodawcy tej uchwały. Oprócz samej zmiany nazwy, czy też uzupełnienia nazwy, bo Park Chropaczowski ma swoją nazwę, właśnie Park Chropaczowski, jest to uchwała z 92 roku, my rozszerzamy po prostu tą nazwę o kolejny człon. Chciałbym, taka też jest moja intencja jako wnioskodawcy tej uchwały, aby sama zmiana nazwy łączyła się również ze zmianą fizyczną tego miejsca. Każdy z nas, podejrzewam, że większość z nas miała okazję być w Parku Chropaczowskim. Na dzień dzisiejszy nazwa park to być może za duże słowo. Bardziej jest to jakiś teren, jest to przestrzeń publiczna. Natomiast chcę państwu też przekazać, że wnioskowałem do pana prezydenta o to, aby z możliwych środków, które być może znajdą się w naszym budżecie, aby odrestaurować, aby wyremontować Park Chropaczowski. Mamy przykłady doskonałych inwestycji, doskonałych rewitalizacji miejsc publicznych, takich jak Planty Bytomskie, takie jak remont parku znajdującego się przy Urzędzie Miejskim, takim jak wreszcie rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Lipinach. Jestem przekonany, że Chropaczów również zasługuje na to, aby stworzyć tam z prawdziwego zdarzenia miejsce spotkań, miejsce publiczne, które będzie przyjazne dla wszystkich ludzi, którzy będą chcieli korzystać z Parku Chropaczowskiego. Tak więc jeszcze raz proszę o przyjęcie uchwały i dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu radnemu Łatasiowi. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę pana przewodniczącego Kubasa, a później pana Andrzeja Murawca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Szanowni państwo, no, Park Chropaczowski zostanie Parkiem Chropaczowskim, natomiast każda zmiana nazwy niesie ze sobą koszty, które poniesie gmina, i co zresztą wskazywał wnioskodawca. Można również domniemywać, że na tą okoliczność zostanie zorganizowany festyn, który również będzie finansowany ze środków publicznych. Osobiście mam wrażenie, że jest to element rozpoczętej kampanii wyborczej radnego Rafała Łatasia, który chce to zrealizować za publiczne pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź panu przewodniczącemu. Tylko przypomnę o kolejności. Jeszcze prosimy pana radnego Andrzeja Murawca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Nadać Parkowi Chropaczowskiemu przy ulicy Łagiewnickiej imię Park Chropaczowski imieniem kopalni Śląsk.
To nie jest takie tylko stwierdzenie, że to będzie park imieniem Kopalni Śląsk. Kopalnia Śląsk w moim życiu i w życiu większości mieszkańców naszego miasta jest i miało bardzo duże znaczenie. Było to miejsce pracy. Było tam spełnione bardzo dużo marzeń i oczekiwań, czyli z życiem były wypłaty, ludzie mieli robotę, nie musieli się wałęsać. Mnie jako górnikowi udało się pracować z bardzo dużo górników z kopalni Śląsk, z tej starej, ze Schlesingruby, jak my to go domyślamy. Było to na nowej kopalni na Śląsku w Pochlowicach. Byli to bardzo zacni i szlachetni ludzie. Ludzie, którzy zawsze podawali drugiemu rękę, nie obgadywali, służyli swoją pomocą, swoją fachową poradą, ostrzegali przed jakimś złym niebezpieczeństwem na kopalni. Także nadanie imienia temu parku Chropaczowskiemu, imieniu kopalni Śląsk, jest oddanie czci i szacunku, okazywanie szacunku tym ludziom, którzy tam fedrowali przez blisko 100 lat. Oddanie czci i szacunku tym, którzy zginęli na kopalni Śląsk, też przeszło 100 lat temu, zginęło tam przeszło 100 górników. Zginął tam m.in. mój ujek Jörg Morawiec, który fedrował na tej kopalni. Ludzie ci służyli swoją pracą miastu, służyli naszemu całemu Śląskowi. Kopalnia Śląsk to był zakład pracy stworzony przez, jak to był, przez pana Rafała Łatasia, wymienione to było we uzasadnieniu, Guido Henkla von Donesmarka, wielkiego inwestora na Śląsku. Takich inwestorów potrzeba teraz w naszym mieście, aby się tacy zjawili. I nie tylko we Świętołowicach, ale i w jakichś miastach ościennych. Czyli jestem jak najbardziej za podjęciem tej uchwały, która będzie ludziom pozostawała w pamięci. Chociaż po kopalni Śląsk zostało już bardzo mało, co nieco z tej infrastruktury kopalnianej, ulica, a większość to już zostało, że tak powiem, zniszczone albo zburzone. Także by te następne pokolenia, które tu będą żyć na terenie Chropaczowa i całego naszego miasta, bo tu, na tej kopalni pracowali nie tylko mieszkańcy Chropaczowa, ale i Lipień, Świętochłowic i jeszcze z innych miast ościennych tu śląskich. Także jestem jak najbardziej za tym, żeby temu parkowi nadać imię górników, albo w ogóle kopalni Śląsk, co będzie się jednoznacznie kojarzyło z tą kopalnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Prosimy bardzo pana radnego Henryka Kurka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Ja bym chciał mieć taką nadzieję, że ta nazwa nadana temu parkowi byłaby zaczynem do tego, aby pobliskie osiedle robotnicze, które tam jest, znajdujące się między ulicą Górną a ulicą Łagiewnicką, co stricte mieszkali tam ci robotnicy, którzy pracowali w tej kopalni Śląsk, żeby było dalszą konsekwencją, że zrobimy park i zaczniemy się interesować tym bardzo ciekawą infrastrukturą, która jest przy tych domach. Bo ja myślę, że jest to bardzo podobne do domów budowanych w Danii Kiszowcu. I tam uzyskano bardzo duże środki. Myślę, że dalszym krokiem i pójście w tym kierunku, bo naprawdę domy są przepiękne. Ja może przypomnę, to chyba było 20 parę lat temu, nieżyjący już radni powalczyli o infrastrukturę ziemną, znaczy się chodniki, wyłożyli tam kostką brukową całą tę infrastrukturę wokół tych budynków. Także to aż się prosi, żeby właśnie dalej iść, pozyskać środki zewnętrzne i te wszystkie domy odnowić, żeby to było coś w rodzaju tak na Kiszowcu. I to wtedy by się połączyło. Właśnie ten park i te osiedle robotnicze. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za wystąpienie. Czy ktoś, proszę bardzo, pan radny Rafał Łataś. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Szkoda, że przy takiej okazji, przy okazji uchwały, która ma upamiętnić kopalnię Śląsk, są wystąpienia typu wystąpienia pana
przewodniczącego Mariusza Kubasa, do którego się zwracam i informuję, że każdy odmierza własną miarą. Tak więc to, że pana jest takie zdanie, ma pan pełne prawo. Natomiast kwestią zasadniczą dla mnie i podejrzewam dla innych radnych powinno być po prostu zrewitalizowanie tego miejsca, bo to miejsce na to zasługuje. Nadanie nazwy może być przyczynkiem do tego. Ja po prostu pokornie proszę Wysoką Radę o przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy o wystąpienie panią przewodniczącą Krystynę Apel. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie, to, żeby rewitalizować park, to nie znaczy wcale, że on musi mieć zmienioną nazwę, bo to, czy ten park się nazywa Parkiem Chorzowskim, czy Parkiem imieniem Kopalni Śląsk, to są dwie różne sprawy, a podejmowanie tego typu projektów uchwał 3 miesiące przed wyborami, szanowny kolego, jest jednoznaczne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wystąpienie pani przewodniczącej. Ja się obawiam, że to będzie, ale myślę, że jednak trzymajmy się tych reguł. Od dawna o nich dyskutujemy, tak? Dwa wystąpienia już były zaliczone. Szanowni Państwo... To znaczy przedstawiając projekt uchwały, ale tego nie liczyliśmy. Dawno temu, oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Prosimy bardzo pana przewodniczącego Rafała, przepraszam, Zbigniewa Nowaka. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowna rado, trochę zostałem sprowokowany, ale na samym początku powiem, żeby uspokoić nastroje, będę głosował za. Będę głosował za z różnych przyczyn, ale też kwestie pewnych wyjaśnień. To, co kolega radny poinformował o tym zwycięstwie na portalu. Inny portal znowu pokazał, że zwyciężyła opcja zupełnie inna. Nie będę mówił, która, żeby tego nie upolityczniać i tak dalej. Proszę Państwa, ja akurat byłem, miałem tą przyjemność, że jednak pofatygowałem się i trochę z niektórymi mieszkańcami rozmawiałem, aczkolwiek są zupełnie inne dzielnice niż z której się wywodzę, ale skoro podjąłem się tego tematu, to rozmawiałem. I powiem szczerze, rzeczywiście mieszkańcy powiedzieli, słuchajcie, jak już macie coś robić, to może od tej drugiej strony, tak? Najpierw jakiś remont, ale że sam jestem akurat w podobnej sytuacji, że chcę i za chwilę ten moment nastąpi, nie dzisiaj, ale na najbliższej jakiejś sesji, na której będziemy chcieli to zrobić w sposób jakiś bardzo uroczysty, że będziemy chcieli nazwać Stadion Świętowicki imieniu Pawła Waluszka, to wiem jak ta sytuacja wygląda. Z tym, że wyszedłem tu zupełnie innej kwestii, bo absolutnie, żeby nie było odebrane, że jestem przeciwny, tylko ja już wielokrotnie w wielu tematach mówiłem, żeby zachować pewne kolejności. Dzisiaj będę za i myślę, że ten wniosek kolegi Rafała Łatosia przejdzie, ale co do już fizycznej rewitalizacji tego parku, myślę, że tak zrobicie, bo gdzieś pewnie już to tam w jakiś sposób jest ustalone, ja nie będę wnikał jak, ale myślę, że pewna kolejność, powiem o co chodzi. No, na przykład oczekuję na przebudowę, znaczy nie przebudowę, ale zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na ulicy, gdzie giną ludzie i ludzie tracą zdrowie. I uważam, że to jest bardziej ważne dzisiaj niż to, żeby robić park, choć on jest bardzo ważny, ale kolejność zachowania pewnych inwestycji powinna być zupełnie odwrotna. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wystąpienie panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w zakresie omawianej uchwały? Nie widzę, a w związku z tym zamykamy dyskusję nad przedmiotową uchwałą i przystępujemy do jej podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw podjęciu tej uchwały? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowna Rado Miejska, 14 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących podjęta została uchwała w sprawie nadania parkowi Chropaczowskiemu przy ulicy Łagiewnickiej imienia Kopalni Śląsk. Zamykamy tym samym punkt 7, otwierając 8.
A więc podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach imienia świętego Jana Pawła II. Proszę wnioskodawcę, panią radną Zofię Pogodę, o przedstawienie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie, przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach imieniem świętego Jana Pawła II. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 2 oraz artykułem 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1, artykułem 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennika Ustaw z 2013 roku, późniejszym, pozycja 594 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadać rondu przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach nazwę świętego Jana Pawła II. Dwa. Lokalizację ronda świętego Jana Pawła II przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uzasadnienie nie jest tak obszerny jak w poprzednim projekcie uchwały. Nasz wybitny Polak Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, zasługuje na uhonorowanie w naszym mieście. Święty Jan Paweł II jest dla nas wzorem pod każdym względem. Wybitny Polak, pełen dobra, ciepła, pokory, skromności i wielkiej kultury. Mówił całym sobą, był wszechstronnym człowiekiem, poetą, mistrzem słowa, myślicielem, profesorem, sługą Bożym. Odnowił oblicze tej ziemi, to znaczy naszej ojczyzny. Mamy powody do dumy. Nazwanie ronda przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach imieniem świętego Jana Pawła II będzie wyrazem naszej wdzięczności za wszystko, co uczynił, za rozmach, z jakim podchodził do wszystkich ludzi oraz problemów całego świata. Bardzo proszę o przyjęcie prawie bezkosztowego projektu uchwały, ponieważ i również bardzo bym prosiła, aby nie przyjmować to jako mój program wyborczy, ponieważ i osoba świętego Jana Pawła II, mam nadzieję, że nie będę się powtarzać, ale rzeczywiście zasługuje na to, żeby chociaż w takim drobnym zakresie znalazła miejsce w naszym mieście. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani radnej Zofii Pogodzie za przedstawienie projektu uchwały. I szanowni państwo, pragnę jeszcze powiadomić, że ten projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Nazewnictwa oraz została wyrażona opinia Rady Pożytku Publicznego oraz Prezydenta Miasta, rozumiem, i pozwolę sobie tą opinię odczytać. Zgłoszona opinia do projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach imienia świętego Jana Pawła II w trakcie konsultacji społecznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach imienia świętego Jana Pawła II. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Świętochłowice stwierdza, imię świętego Jana Pawła II jest zbyt cenne, żeby go populistycznie pospolitować. Nasz święty papież zasługuje na większy szacunek. Rozumiem, że tej uwagi nie uwzględniono. I cytuję dalej. Nadanie nazwy rondu przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach świętego Jana Pawła II stanowi formę upamiętnienia jego pontyfikatu. Obowiązkiem społeczności lokalnych jest bowiem budowanie fundamentu pamięci o świętym Janie Pawle II dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie w opinii prezydenta miasta przedstawiona zmiana nie spowoduje uciążliwości dla mieszkańców, nie wiąże się bowiem z obowiązkiem zmiany dokumentów takich jak prawo jazdy, dowód osobisty, etc. I myślę, że to jest całe brzmienie opinii. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej opinii. Chciałam zapytać, czy którakolwiek z komisji wydała opinię dotyczącą danego projektu uchwały? To były wstrzymujące, tak? Wstrzymujące, czyli przyjęto do wiadomości?
Wstrzymali się od głosu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli generalnie nie mamy wiążących opinii komisji na ten temat, a w związku z tym, szanowni państwo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna Beata Loska. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowna rado. Chciałam w tym miejscu podzielić się wątpliwościami, które nasuwają mi się w sprawie nadania nazwy Rondu na Zgodzie imienia świętego Jana Pawła II. Problemem dla mnie jest otoczenie wokół ronda, a szczególnie niedawno powstały kolorowy mural na kamienicy posadowionej w bezpośrednim sąsiedztwie tego ronda. Mijając kamienicę i patrząc na rysunek z głową lwa w tle, nasuwa mi się skojarzenie ze sceną z sienkiewiczowskiej powieści Quo Vadis i prześladowania pierwszych chrześcijan. Święty Jan Paweł II, wielki Polak, człowiek, a przede wszystkim chrześcijanin, na pewno zasługuje na uhonorowanie w naszym mieście, ale lokalizacja ronda i nadanie mu imienia tak wybitnego Polaka budzi we mnie kontrowersje. Tym bardziej, że w bezpośrednim sąsiedztwie ronda znajdują się też dwa puby. Wprawdzie jeden z nich jest nieczynny, ale zastanawiam się, czy aby jest to miejsce godne dla wyrażenia naszej wdzięczności dla świętego Jana Pawła II. Pamiętam też, że mistrz słowa, jak napisane jest w uzasadnieniu tej uchwały, sam powiedział: nie budujcie mi pomników, zróbcie coś dobrego dla ludzi. Przypominam, że mamy w mieście już Fundację Rodzin Polskich, która nosi imię świętego Jana Pawła II i, jak sama mówi, pomaga między innymi rodzinom wzrastać w miłości i jedności. Od paru lat Centrum Kultury Śląskiej oddaje hołd papieżowi w miesiącu kwietniu i październiku z okazji Dnia Papieskiego. Organizuje koncerty w naszych kościołach, które są wyrazem naszej wdzięczności dla świętego Jana Pawła II. Jest w dzielnicy Zgoda Gimnazjum imienia Marii Dulcissimy Hoffmann, jest szkoła salezjańska, które realizują ideę chrześcijańską, a święty Jan Paweł II jest wzorem dla młodego pokolenia uczącego się w tych szkołach oraz mieszkańców nie tylko dzielnicy Zgoda. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej Beacie Losce za zabranie głosu. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym zakresie chciałby się wypowiedzieć? Prosimy pana przewodniczącego Mariusza Kubasa. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. No niestety pani radna, muszę panią rozczarować, muszę swój subiektywny punkt widzenia przedstawić. No cóż, cel, idea szczytna. Można zadać pytanie, czy nie można było lepszego miejsca znaleźć, ale nie o tym w tej chwili. Dla mnie ta uchwała jest niczym innym jak fanaberią, bądź co najmniej jakimś tanim, populistycznym chwytem przedwyborczym. W mojej ocenie ta uchwała nie jest niczym innym. A szkoda, bo przywołuje się wielkiego świętego, naszego rodaka. Ale tak jak powiedziałem, jest to mój subiektywny punkt widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Andrzej Morawiec. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Ronda na Zgodzie imieniem Jana Pawła II. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie ma co dokonywać jakichś tutaj analiz, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Dla mnie jest to jednoznaczne. Dobrze, że akurat w tym przypadku pani Zofia Pogoda wpadła na ten pomysł, czy ktoś jeszcze podpowiedział, bo pozostanie te rondo jako nazwa i wspomnienie największego z rodu Polaków, Padre Santo Giovanni Paolo II, czyli Jana Pawła II. Tego, który jest szanowany i czczony na Śląsku, w Polsce i na całym świecie. Którego szanują wierzący, niewierzący, jak i wyznawcy innych religii. Hinduiści, muzułmanie. To nazwa być może, miejmy nadzieję, zwróci jakieś takie spojrzenie tego, który jest już u Pana Boga, Jana Pawła II, na nasze miasto, że naszemu miastu się zacznie lepiej powodzić, że faktycznie zniknie tu bezrobocie, że
polepszy się naszym mieszkańcom, że większość ludzi będzie miało te jakieś fajniejsze samochody, że nie będą korzystać z opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ktoś powie, są to pobożne życzenia, ale ja jako osoba wierząca ufam Janowi Pawłowi II, że on może nam w tym pomóc. A nazwanie Ronda dla mnie, który tam przejeżdżą dość często, będzie zawsze takim miłym spojrzeniem w kierunku nieba i tam, kaj Jan Paweł II przebywał i wstawię się za nami do Pana Boga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Proszę bardzo, Pan Radny Rafał Łataś. Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, no dyskutujemy o kwestiach symbolicznych, no bo przecież co w sferze naszego życia może zmienić to, że rondo będzie się nazywało imieniem świętego Jana Pawła II. No to samo może zmienić, co szkoła nazywająca się imieniem Mikołaja Reja albo Jana Kochanowskiego. Czy to, że nazwiemy szkołę imieniem Mikołaja Reja, wpłynie to na nie wiem, większą ilość poetów, która ta szkoła wypuści z siebie? Nie o to chodzi, to są kwestie symboliczne. To są kwestie tylko i wyłącznie symboliczne i nie jest ważne, czy to jest rondo, czy to jest ulica, czy to jest park, czy to jest skwer. W ten sposób honorujemy wielką postać naszego narodu. W ten sposób, na żaden inny sposób nie zdobyliśmy się. Jest propozycja. Dziwne, że nikt wcześniej nie zgłosił podobnej propozycji. Dlatego apeluję, żebyśmy poparli tą propozycję, która jest dobra, która polega na tym, abyśmy uhonorowali wielkiego człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo panią radną Zofię Pogodę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, odniosę się do wcześniejszej wypowiedzi, do pani radnej Batylowskiej, jak również i do pana radnego Mariusza Kubasa. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani radnej Batylowskiej, to troszeczkę w swoim życiu zwiedziłam miejsc nawet świętych. Nie ma takiej możliwości, żeby wokół nie było restauracji, knajpek, pubów i tym podobnych rzeczy, bo to wokół Watykanu też się z tym spotykamy. Więc to nie jest argument. A że są murale, to przynajmniej zakryliśmy troszeczkę brzydoty i szpetoty w tym miejscu. Był to najtańszy sposób na zakrycie, tak jak mówię, niechlujnych miejsc na ulicy Metalowców, jak również przy wjeździe do Ronda. Że się kojarzy lew z Quo Vadis, to bardzo dobrze. To jest naprawdę świetne, ponieważ święty Jan Paweł II wielokrotnie, tysiąc czy milion razy podkreślał, żeby właśnie drogą wybaczenia iść. I wiele błędów popełnił również Kościół, na co święty Jan Paweł zwracał uwagę i zawsze podkreślał to, że należy podchodzić do każdej sprawy z sercem i wybaczać. Także też myślę, że to jest dobre skojarzenie. Gorzej jakby się to kojarzyło z cyrkiem. Wprawdzie forum, to znaczy Koloseum był areną cyrkową, ale nie będziemy tutaj wracać do spraw pierwszych chrześcijan. Takie były czasy, więc chylę czoła przed panią, że to się pani właśnie tak kojarzy. Skoro odwołuję się teraz do wypowiedzi pana Mariusza Kubasa, powiem, że jestem zbulwersowana. Nie w życiu by mi, w jakim wieku jestem, na myśl nie przeszło, że ja fanaberię tworzę. Naprawdę, to trzeba mieć niesamowity zasób słownictwa, żeby coś takiego, ten projekt uchwały, on się nie musi podobać. Ja naprawdę cenię tutaj w tym miejscu po raz pierwszy i być, mam nadzieję, nie ostatni, ale cenię tutaj zdanie pana radnego komisji, przewodniczącego komisji rewizyjnej Zbigniewa Nowaka, który zaakceptował to i powiedział: pani Zosiu, jestem za. I to zdanie dla mnie jest o wiele cenniejszym, aniżeli te fanaberie, które pod moim adresem pan wygłosił. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Nie chcę powiedzieć, że już ktoś dzisiaj chyba na mównicy powiedział, że jednak punkty widzenia bywają różne. Ja nie wiem, czy to nie jest moja swobodna interpretacja wypowiedzi pana Łatasia, prawda? Że możemy różnie interpretować i ja myślę, że wszystkie interpretacje mogą być właściwe. Zanim zapytam, kto z państwa jeszcze zabrałby głos, to chciałabym tylko powiedzieć, że może faktycznie, gdyby Rada Miejska podjęła taką decyzję o nadaniu nazwy Jana Pawła II rondu, to może jednak coś z tym muralem zrobić.
Ja nie ukrywam, że również pomyślałam, że może by jednak tutaj dostosować akurat ten mural do nazwy ronda, gdyby taka decyzja zapadła. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Zbigniew Nowak. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowna rado, no po raz pierwszy stałem się autorytetem w dziedzinie religii. Myślę, że wszyscy ci, którzy mnie bliżej znają, to znają mój chłodny stosunek do religii, co nie znaczy, że nie potrafię uszanować wielkiego, wybitnego Polaka, tak? Bez względu na to, kim by nie było, ale był wybitnym Polakiem, pomijam tu naprawdę kwestię wiary. Mam pytanie do pani Zosi, radnej Pogoda. Pani mówiła o tym tej taniej formie zakrycia tego złego wizerunku tam miasta tym lwem. Pani wie, ile to kosztowało? Bo ja tutaj właśnie pytałem swego czasu, nikt nie był mi w stanie powiedzieć. Urząd powiedział, że nie ma z tym nic wspólnego, aczkolwiek dwa tygodnie przed zadaniem przeze mnie pytania Urząd Miejski się wypowiadał właśnie, że ma bardzo dużo w tym, bardzo duży udział w powstaniu tych murali, ale kiedy zacząłem wypytywać o koszty, no to już nikt nie chciał mi odpowiedzieć. Tym bardziej, że pytałem w kwestii murala, który powstał i za dwa dni został zburzona ściana niebyłego mostu, tak? Także to, jeżeli pani zna fakty, to bardzo chętnie bym poznał, ile to kosztowało. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Prosimy pana prezydenta. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Co do kosztów, no z głowy nie powiem, jaki był niewielka partycypacja w działu promocji. Natomiast ten mural, o którym pan przewodniczący raczył powiedzieć, ten z przyczółki mostu zburzonego przez prywatnego inwestora, tu absolutnie gmina nic nie brała udziału w współfinansowaniu tego. To był gest artystów, którzy byli w tym miejscu. No i jakby zobaczyli, że ten mural jest ładnie wygląda, no i a tutaj taka szpetota i z własnej inicjatywy, i za własne pieniądze, z własnej nieprzymuszonej woli, właśnie pracownik działu promocji, jak przyszedł na miejsce, to zobaczył, że ten mural tam powstał. Natomiast tak jak mówię, no to była ściana należąca do prywatnego inwestora, który zresztą, co ciekawe też dla dzielnicy Zgody, ale to może o tym później, ma dość ciekawe plany dla tego rejonu, także stąd to wyburzenie tych przyczółków mostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie kwestii panu prezydentowi. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę bardzo, pani przewodnicząca, jest na apel. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie, chciałam powiedzieć, że w tej chwili ani rondo nie ma nazwy, ani Park Chrupaczowski nie ma nazwy i to nikomu nie przeszkadza. Natomiast jest tyle placów i tyle ulic, których nazwy są żenujące i którym warto by było zmienić tą nazwę, że może poszukać faktycznie jakiegoś bardziej dostojnego miejsca, bo jest wiele pięknych miejsc w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź, panie przewodniczący. I teraz w kolejności zgłoszeń pani radna Zofia Pogoda i potem pan radny Łataś, jeśli nie. Dobrze, dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pani prezydencie, ja odnosząc się do wypowiedzi pani radnej i apel Krystyny, ponieważ tak się składa, że jestem przewodniczącą Komisji Doraźnej do Spraw Nazewnictwa, jeżeli sobie pani przypomni, to Komisja do Spraw Nazewnictwa tym problemem się zajmowała. I to był jeden z pierwszych tematów, gdzie należałoby dokonać zmiany nazewnictwa ulic ze względu na to, że one się bardzo źle kojarzą historycznie i tak dalej. I żeby dokonać zmiany nazewnictwa ulic, należałoby dokonać zmiany nazw ponad 32, chyba dokładnie nie pamiętam, ale albo 32, albo 35 ulic. To wszystko łączy się z olbrzymimi kosztami. Ja już nie będę mówić, bo to przy poprzednim projekcie uchwały było powiedziane, jakie koszty się z tego tytułu ponosi. Biorąc pod uwagę rozważając mój pomysł, kierowałam się właśnie jak najmniejszym kosztem. Jest to jedno z nielicznych rond, które do tej pory jeszcze nie ma nazewnictwa. Dla
Dlatego to były przesłanki, którymi się kierowałam. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę i to, co pani mówi, że szereg jeszcze ulic i placów oczekuje zmiany nazewnictwa, ale to są ogromne koszty, które dochodzą do naprawdę kwoty, bo rozmawialiśmy tu, że członkowie Komisji do Spraw Nazewnictwa potwierdzą to, co mówię, są to niebagatelne kwoty. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Czy ktoś z państwa chciałby się jeszcze wypowiedzieć? W przedmiotowej sprawie nie widzę. Zamykamy w związku z tym dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały o nadaniu nazwy imienia świętego Jana Pawła II rondu przy ulicy Wojska Polskiego? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak, generalnie uzgadniamy tutaj wynik głosowania. Upewniam się, czy nie pomyliłam wyników. Za 10, przeciw 10 głosów i wstrzymujący 1. A w związku z tym, szanowni państwo, uchwała jednak nie została podjęta, ponieważ nie mamy żadnej większości. Tak? Dziękuję bardzo. Zamykamy tym samym punkt 8. porządku obrad i przechodzimy do punktu, a może ja zapytam, zanim przejdziemy do punktu 9, czy życzą sobie państwo krótką przerwę? Dlaczego nie? Powiem tak, są głosy za i przeciw. Przegłosujmy. Szanowni państwo, 5-10 minutek, tak? Kto jest za przerwą o takiej długości? 2, 3, 4. Dziękuję bardzo, 12 osób za, dziękuję. 5 do 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, szanowna rado, rozpoczynamy obrady po przerwie i tak jak mówiłam, zamknęliśmy punkt 8 obrad. Przystępujemy do otwarcia punktu 9, którym jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Świętochłowica. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Zbigniewa Nowaka, o przedstawienie projektu uchwały. Ja go mam. OPS. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 229 punkt 3, przecinek 237 paragraf 3 i 238 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 267. Rada Miejska w Świętochłowicach uznaje skargę na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętowicach za. Mamy wykropkowane miejsce do decyzji Szanownej Rady. Paragraf drugi. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wojewoda Śląski w Katowicach przesłał do Rady Miejskiej w Świętowicach skargę mieszkańca Świętochłowic wniesioną ustnie do protokołu w dniu 27 maja bieżącego roku na niewłaściwą zdaniem skarżącego działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Mieszkaniec uskarża się, że OPS odmawia skarżącemu udzielenia pomocy, uzależniając przyznanie świadczenia od podjęcia leczenia odwykowego. Z wyjaśnień dyrektora OPS wynika, że w maju ubiegłego roku skarżący odwołał się od
niekorzystnej dla niego decyzji odmawiającej udzielenia pomocy. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone i skarżący nie otrzymał żadnych świadczeń. 22 maja bieżącego roku skarżący ponownie zwrócił się z prośbą o pomoc do pracownika socjalnego, który poinformował zainteresowanego o konieczności zgromadzenia potrzebnych dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy. Z uwagi na występujące problemy zdrowotne skarżącego zasugerowano zgłoszenie się do ośrodka rozwiązywania problemów alkoholowych, co wywołało u zainteresowanego wzburzenie i zapowiedź zwrócenia się do wyższej instancji. Emocjonalne zachowanie skarżącego uniemożliwiło służbom ośrodka przeprowadzenie dalszych koniecznych czynności i zaskutkowało złożeniem niniejszej skargi. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych uznały przedmiotową skargę za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie projektu uchwały. Chciałam również dodać, że Komisja Rewizyjna oraz Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych uznały skargę za bezzasadną. Czy pozostałe komisje wyraziły opinię w tym zakresie? Nie widzę. Dobrze. A w związku z tym, szanowni państwo radni, czy ktoś chciałby się ustosunkować do przedmiotowej uchwały? Nie widzę. W takim razie proponuję przystąpić do jej podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały stwierdzającej bezzasadność skargi? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo, to nam się zgadza. Czyli szanowni państwo, stwierdzam, że Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną, głosując następująco. 14 głosów za, brak głosów przeciwnych i jeden wstrzymujący, a w związku z tym podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Zamykamy w związku z tym punkt 9 porządku obrad, otwierając punkt 10, którym jest rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świętokłowicach, również pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Nowaka. Proszę o przedstawienie tego projektu uchwały. Pani przewodnicząca, szanowna rado, uchwała Rady Miejskiej Świętowica w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świętowicach. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 229 punkt 3, 237 paragraf 3 i 238 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 267 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Świętowicach, paragraf 1. Uznaje skargę na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świętowicach za. Mamy jak poprzednio wykropkowane miejsce do decyzji Rady. Paragraf 2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 27 czerwca 2014 roku do Rady Miejskiej Świętowica wpłynęła skarga mieszkańca na niewłaściwą, zdaniem skarżącego, działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochowicach. Skarżący podnosi, że od dnia 7 stycznia 2014 roku do chwili obecnej jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętowicach jako osoba bezrobotna. W dniu 15 stycznia bieżącego roku otrzymał decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych na okres 6 miesięcy od daty zarejestrowania. Mieszkaniec uskarża się na nieścisłości w terminach i wysokościach wypłat przyznawanych świadczeń, w tym zaniżanie wysokości zasiłku w miesiącu lutym bieżącego roku. Ponadto skarżący kwestionuje decyzję o nieprzyznaniu dodatku aktywizacyjnego, uznając, że Powiatowy Urząd Pracy łamie obowiązujące przepisy. Z wyjaśnień dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że wysokość przyznanych skarżącemu zasiłków została naliczona w oparciu o artykuł 71 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, zgodnie z którym prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu,
za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Zgodnie z artykułem 72 ust. 1 cytowany wyżej ustawy, skarżącemu przysługuje zasiłek w wysokości 100% w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku, który ulega zmniejszeniu w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. Nieprzyznanie zasiłku aktywizacyjnego nastąpiło z uwagi na podjęcie pracy przez skarżącego u tego samego pracodawcy, przez którego był zatrudniony w poprzednim okresie. Fakt ten przekreślił możliwość przyznania dodatku aktywizacyjnego. Mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy oraz przepisy prawne obowiązujące w tym względzie, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Porządku Publicznego Zdrowia i Spraw Społecznych uznały, że Powiatowy Urząd Pracy w Świętowicach podjął właściwe i zgodne z prawem działania, w związku z czym zarzuty postawione przez skarżącego uznano za bezzasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, również tę skargę uznały za bezzasadną Komisja Rewizyjna oraz Komisja Porządku Publicznego Zdrowia i Spraw Społecznych. Rozumiem, że pozostałe komisje nie wyraziły opinii także przy tej skardze. A w związku z tym mam pytanie, czy ktoś z państwa radnych chciałby się odnieść do zapisów projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały stwierdzającej bezzasadność skargi? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Czyli analogicznie jak tak jest w poprzednim, przy poprzedniej skardze, 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym, Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną i tym samym podjęła uchwałę w tej sprawie. Zamykamy punkt 10, otwierając 11. I szanowni państwo, jest to punkt dotyczący odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętokłowicach. Ja na chwileczkę, pani dyrektor, jeszcze poproszę o cierpliwość. Ja zapytam, bo była taka sugestia z sali, czy państwo radni chcą, aby odczytywać te wszystkie odpowiedzi na dzisiejszej sesji? Nie. A to ja zapytam, niech państwo przegłosują. Kto jest... To znaczy, ja myślę, że to jest tylko kwestia chyba z pani... Nie, 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 to znaczy nie chcemy punktu zmieniać. W tym punkcie już jesteśmy, ja ten punkt 11 otwarłam. Ja z reguły pytam przy tych dłuższych sesjach, od państwa zależy tylko zgoda na to, czy pani dyrektor będzie odczytywała te odpowiedzi, bo bywało już tak, prawda, żeśmy o tym dyskutowali. To może formalnie pierwszą odpowiedź proszę przeczytać, żeby nie było tego, tej kwestii tak wątpliwej. A ja myślę, że jeśli państwo radni się zgodzą, to po prostu odejdziemy od odczytywania tak tych odpowiedzi na dzisiejszej sesji. Pani dyrektor, czy tych odpowiedzi jest dużo? To proszę jedną odczytać, tą pierwszą, która tam jest, tak, a potem rada się odniesie do reszty. Panie naczelnik, będziemy w zgodzie z prawem. Będziemy w zgodzie z prawem. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Interpelacja radnej Rady Miejskiej pani Krystyny Apel i radnego Rady Miejskiej pana Mariusza Kubas w sprawie sytuacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Świętokłowicach. W dniu 26 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie w Śląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie ilości świadczeń dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świętokłowicach. W wyniku prowadzonych rozmów ustalono ilość świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w okresie od lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku pozostanie na poziomie pierwszego półrocza 2014 roku. Zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z artykułem 139 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dziennik ustaw z dnia 2008 roku, numer 164 pozycja 1027 z późniejszymi zmianami, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie
konkursu ofert lub rokowań. Strony doszły do porozumienia w zakresie ilości punktów i wartości kontraktu. Nowy plan rzeczowo-finansowy zostanie przedstawiony w najbliższym czasie. Plan rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy, mimo że umowa obowiązuje przez okres 3 lub 4 lat, jest ustalony na każdy rok kalendarzowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia na koniec roku. Czy państwo radni podtrzymują dalej tą tezę, że na tej pierwszej... Tak, szanowni państwo, przegłosujmy. Kto jest za tym, żeby odejść od odczytywania pozostałych odpowiedzi? Proszę bardzo. Ja mam przy sobie tylko i wyłącznie wnioski, na które odpowiedź tutaj posiadam. Wszelkie interpelacje, wnioski, które ewentualnie były, na które odpowiedź jeszcze nie została przygotowana z racji chociażby późniejszego spływu do wydziału, będą odczytane na późniejszej sesji, w momencie, kiedy otrzymamy odpowiedzi. Ja rozumiem, że... Te wszystkie, które w tej chwili odpowiedzi spłynęły, mam kompletne, czyli wszelkie wnioski, interpelacje, zapytania są uzupełnione o odpowiedzi. Dziękuję, tylko się upewnię, bo z reguły zadajemy jeszcze to pytanie, czy ktoś z państwa obecnych na sali nie dostał odpowiedzi na swoją interpelację, zapytanie. Czy taki przypadek mamy? Nie mamy. A więc przegłosujmy, kto jest za odejściem od odczytywania odpowiedzi na pozostałe interpelacje, zapytania? Na dzisiejszej sesji oczywiście. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Czyli wszyscy zgodzili się jednogłośnie, tak, aby pani dyrektor dzisiaj odpoczęła. Ja rozumiem, że te wnioski, interpelacje, które nie zostały teraz odczytane, będą odczytane na następnej sesji. Dobrze, dziękujemy tak bardzo. Nie czuję. Ja myślę, że to, co było na dzisiaj przewidziane, pani dyrektor, tak? Od tego żeśmy odeszli. Rozumiem. Dziękuję od tego bardzo. Żeśmy odeszli. Dziękuję. Dziękuję również. Dobrze. Szanowni państwo, dziękuję Radzie Miejskiej za wyrażenie swojego zdania w tej kwestii i w związku z tym uznaję ten punkt porządku obrad za wyczerpany. Dziękuję pani dyrektor. Zamykamy punkt 11, otwieramy 12, czyli przystępujemy do przedstawienia interpelacji i zapytań radnych. Prosimy panią wiceprzewodniczącą Gertę Król. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na wniosek sformułowany na sesji Rady Miasta w dniu 2 kwietnia w sprawie wykonania nowej nawierzchni jezdni ulicy Ogrodowej, proszę uprzejmie o podjęcie działań w kierunku przejęcia od Skarbu Państwa, władające są Polskie Koleje Państwowe, 65% własności oraz od miasta sąsiedniego Chorzowa około 19 metrów bieżącej. Ulica Ogrodowa służy mieszkańcom naszego miasta, którzy od wiele lat oczekują poprawy nawierzchni ulicy. Wiem, że czynności w zakresie uporządkowania, przejęcia, zamiany nieruchomości są zawiłe, ale mam nadzieję, że mieszkańcy doczekają się pozytywnego załatwienia sprawy. Obecnie właściciele PKP oraz częściowa gmina Chorzów na pewno nie są zainteresowani wykonaniem remontu ulicy i doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego, czego oczekują mieszkańcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani wiceprzewodniczącej. Dziękuję. I prosimy panią przewodniczącą Krystynę Apel. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, chciałam złożyć kilka zapytań w imieniu moim i kolegi Mariusza Kubasa. Zapytanie w sprawie kancelarii z Piotrkowa Trybunalskiego. Uprzejmie prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania. Czy Urząd Miejski w Świętochłowicach korzysta z usług kancelarii prawnej z Piotrkowa Trybunalskiego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie pełnej jej nazwy. Czy niniejsza kancelaria prawna świadczy również usługi prawne dla świętochłowickich spółek miejskich? Jeżeli tak, to dla jakich? Czy któryś z mecenasów tej kancelarii prawnej jest członkiem rady nadzorczej jakiejkolwiek spółki miejskiej? Jeżeli tak, to jakiej? Czy Urząd Miejski w Świętochłowicach w dalszym ciągu korzysta z usług kancelarii prawnej z Krakowa? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Jeżeli nie, to co było powodem zakończenia współpracy? Następne pytanie dotyczące zatrudnienia. Uprzejmie prosimy o informację, czy prawdą jest, że była pani wiceprezydent miasta Bytomia, która w przyspieszonych wyborach samorządowych była kontrkandydatem z ramienia Platformy Obywatelskiej RP
obecnego prezydenta Bytomia, jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach. Zapytanie dotyczące lokalu Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostępskim. Prosimy o informację, czy prawdą jest, że Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostępskim otrzymało od gminy Świętochłowice lokal użytkowy w centrum Świętochłowic przy ulicy Katowickiej. Jednocześnie prosimy o informację, czy prawdą jest, że niniejszy lokal remontowali pracownicy jednostki gminnej. Zapytanie w sprawie spokrewnienia lub spowinowacenia prezydenta miasta Świętochłowice ze swoimi podwładnymi. Uprzejmie prosimy o informację, w jakim stopniu pan prezydent miasta Świętochłowice jest spokrewniony lub spowinowacony z niżej wymienionymi podwładnymi. Z dyrektorem Centrum Integracji Społecznej, panem Kamilem Wójcikiem, z pierwszym zastępcą prezydenta miasta Świętochłowice, panem Bartoszem Karczem, z informatykiem urzędu, który jednocześnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. I oświadczenie, jeżeli mogę, pani przewodnicząca, też w imieniu moim Mariusza Kubasa. Momencik, może pani przewodnicząca, oświadczenie w innym punkcie. Dobrze. Dobrze? To ja na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zapytam, proszę bardzo, pan prezydent. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pani radna, naprawdę, pytanie, czy jestem spowinowacony, czy spokrewniony z prezydentem, no już zakrawa jakiś taki opar absurdu, że... generalnie wszyscy Polacy faktycznie są gdzieś spokrewnieni, bo z jednego plemienia się wywodzimy. Wszyscy Ślązacy w jakiś sposób jesteśmy spokrewnieni, bo żyjemy na tej ziemi od 100 czy 200 lat, nasze rodziny i na pewno w jakimś stopniu być może jakaś cząstka krwi, także i w pani żyłach płynie, tej co w mojej krwi płynie cząstka. Natomiast jest jakby granica absurdu w zadawaniu pytań. Nie można zadawać pytań, czy zastępca jest spokrewniony z prezydentem. No przecież na jakiej podstawie pani takie pytanie wysnuwa? Nie jestem. Szanowni Państwo, nie jestem. Przepraszam, że się uniosłem, ale jakby na tej sesji, na sesji Rady Miasta nie powinniśmy przekraczać granic absurdu. Nie powinniśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Myślę, że tu się wywiązała dyskusja, więc prosimy jeszcze pana przewodniczącego. Panie prezydencie, ja myślę, że ironizować zawsze można, wszystko można odwrócić w żart. Natomiast obowiązkiem radnego jest zadawanie pytań, a obowiązkiem prezydenta jest udzielanie wyczerpujących odpowiedzi. Dlatego prosimy o wyczerpujące odpowiedzi na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Prosimy pana prezydenta. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, oczywiście na każde zadane pytanie dostaniecie państwo odpowiedzi. Nawet jak zadacie jeszcze więcej, jeszcze bardziej dziwnych pytań, to na wszystkie odpowiem. Ja naprawdę mogę zostać jeszcze godzinę czy pół godziny po pracy i na każde z pana pytań czy pana koleżanki odpowiedzieć. Choć powiem, że czasami zaskakujecie. No dzisiaj zaskoczyliście, no bo właśnie te granice z rozsądku chyba zostały przekroczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiemy, nie oceniamy wypowiedzi. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, pan Henryk Kurek. Ja tylko się upewnię, czy tutaj, przepraszam panie radny, czy to jeszcze kwestia dyskusji? Ja przepraszam, że nie na piśmie, ale w związku z tym, pani przewodnicząca, państwo prezydenci, Wysoka Rado, w związku z tym, że nie udzielono mi głosu, bo ja odstąpiłem głos w dyskusji panu Zbyszkowi, no, to nie było odstąpienie, i dlatego chcę zadać pytanie, które chciałem zadać wtedy. Mianowicie chodzi mi, korzystając z tego, że tu jest radca prawny, czy ja, będąc w trzech komisjach Rady Miejskiej, mając chęć wstąpić do kolejnych dwóch, czy mam prawo? Bo jeśli mam prawo, o co jestem przekonany, że radny ma prawo pracować w komisjach co najmniej jednym i więcej, to dlaczego nie dano prawo do wstąpienia do komisji pani Zofii Pogoda? Dziękuję za uwagę. To znaczy, zanim może udzielę głosu panu mecenasowi, to ja tylko jedną kwestię wyjaśnię, pierwszą, że tam nie było kwestii odstąpienia głosu. Taka była kolejność. Pan Zbigniew Mośko zgłaszał się.
Potem jeszcze wyjaśnię. Tutaj rozumiem, że Rada Miejska podjęła decyzję, podejmując uchwałę i jednocześnie tutaj swoją wolę wyraziła, tak, o tym, żeby pani Zofia Pogoda była nadal członkiem Komisji Edukacji. A w związku z tym... Dobrze, proszę bardzo. Panie mecenasie, czy możemy prosić w takim razie o odpowiedź? Nie mogą państwo prosić w tym momencie o odpowiedź, muszę sprawdzić w statucie. Nie znam na pamięć statutu, także myślę, że radnemu udzielimy odpowiedzi na piśmie. Dobrze? Dziękuję bardzo. Ja tylko może zapytam, bo z tego co pamiętam, to generalnie radny może pracować więcej niż jednej komisji, tak? Natomiast wszystkie te sprawy reguluje decyzja Rady Miejskiej. Tak, tak mi się właśnie wydawało. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jeszcze tu się wesprę, panie radny, ja jeszcze się wesprę uchwałą o dietach, która została podjęta. My oczywiście służymy, damy ją panu do skrzynki i tam jest mowa o tym, że radny może pracować w co, chyba nie, w dwóch, w dwóch. Może wcale też nie być. Ale wydaje mi się, że jest ograniczenie, że maksymalnie w dwóch, ale wyjaśnimy tą kwestię. Dobrze? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w punkcie związanym z interpelacjami i zapytaniami chciałby wystąpić? Nie widzę, to jeszcze sobie pozwolę udzielić głosu. Panie prezydencie, państwo wiceprzewodniczący, szanowna rado, mieszkańcy, ja tylko chciałam zadać pytanie w imieniu mieszkańców Świętochłowic. Czy jest tutaj możliwość i czy organ wykonawczy widzi możliwość zorganizowania przystanku, który miał miejsce przy ulicy Wyzwolenia i został przeniesiony bodajże na ulicę Katowicką. Tam zatrzymywał się autobus być może 201. Natomiast mieszkańcy pytają, czy byłaby możliwość urządzenia tego przystanku. Ja rozumiem, że w takiej konstrukcji, w jakiej na razie ta ulica Wyzwolenia się znajduje, byłby to kłopot, bo ten autobus tam i cały przystanek blokował przejazd, a jest to ulica jednokierunkowa, ale żeby na przyszłość pomyśleć nad rozwiązaniem, bo myślę, że jest to mienie gminne, o wykrojeniu tego pierwszego, czy likwidacji pierwszego chodnika, tego pasa zieleni, i taką zatoczkę wjazdową dla tego autobusu wykonać, bo nie ukrywam, że mieszkańcy okolicznych budynków zgłaszają się z prośbą o takie zorganizowanie przystanku. I na takiej wysokości jak był, czyli to było skrzyżowanie ulicy Wodnej i Wyzwolenia. Wyzwolenia 57. Tak. Proszę bardzo. Ale szanowni państwo, 201 teraz... Nie, Katowicką w ogóle nie jedzie na Wyzwolenia. Przecież. Teraz nie. No a bo... chodzi o przywrócenie tego przystanku, tylko troszkę innej formie. Ja wiem, tylko że to wtedy 201 by wydłużyło tą swoją trasę, nie? No bo musiałoby skręcać tu z Mijanki w prawo, Szpitalną. Musiałoby jechać Wyzwolenia, potem przyjechać na Katowicką, no bo na Katowicką na takie nasze... Nasze warunki to mamy takie małe centrum przesiadkowe, bo i tramwaj, i autobus jest na jednym przystanku przy kościele. Także no to tak trzeba rozważyć, czy warto. Poza tym no autobus no to też większy ruch na ulicy Wyzwolenia i jednak to tam to zatrzymanie tego autobusu też jakieś tam niedogodności powołuje. Pamiętajmy też, że za każdy przystanek no też dodatkowo to są też dodatkowe koszty do głupu, no bo jeżeli wydłużamy trasę autobusu. Co też nie wszystkim mieszkańcom musi się podobać, no bo wtedy ten autobus kluczy po centrum i to no, trzeba to rozważyć tak gruntownie, bo nie, myślę, że nie wszyscy mogliby być z tego zadowoleni. To rozwiązanie było przyjęte swego czasu, ono funkcjonowało, ten przystanek tam istniał. Niemniej ja rozumiem, że te niedogodności drogowe rzeczywiście są. Wodną wracał na Katowicką, nie wiem, tak? Czy on wracał na Katowicką, czy to nie jest... To jest nowy przystanek. Autobus nie funkcjonował na ulicy Katowickiej. Ale to pani przewodnicząca życzy sobie, żeby autobus 201 w ogóle wyrugować z ulicy Katowickiej? Nie, myślę, że może nie, ale że... Tak. Z remontem. To było związane z remontem. A, pewnie część zadowolonych, część niezadowolonych. No bo pamiętajmy, że ten autobus 200, znaczy no najczęściej są te krótkie, ale jakby tak na przykład zdarzyło się, że kiedyś był przegubowy, to tak ma kluczyć po Wyzwolenia i potem na przykład na Kubiny.
zastanowić, tak, nad rozwiązaniem, w ogóle, szanowni państwo, jest taka prośba. Realizujemy tutaj w tej chwili duży remont ulicy Kubiny, przebudowę. No, w kolejnych latach trzeba się zastanowić też nad wyzwolenia, bo wyzwolenia jest nie najlepsza. Ta infrastruktura podziemna, wodno-kanalizacyjna też nie jest najlepsza. Na tym odcinku, gdzie tym właśnie, patrząc od ulicy Szpitalnej do ulicy Pocztowej, to tam wodociągi planują na 2018 wymianę tej części swojej infrastruktury. Także tutaj trzeba tak podejść rozsądnie i metodycznie, tak, do całego, całościowo do całego pomysłu. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, to ja pozwolę sobie jeszcze zadać jedno. Proszę bardzo, pan mecenas. W międzyczasie znalazłem odpowiedź na pytanie pana radnego. Więc tak, radny może być członkiem co najwyżej dwóch stałych komisji i przewodniczącym jednej. Odnośnie komisji doraźnych nie ma zastrzeżeń. To nieprawidłowo. Dziękujemy za odpowiedź i rozwianie wątpliwości. Dziękuję bardzo. Nie jest komisją stałą, bo tu być może, jeśli mówimy o komisji nazewnictwa, ona nie jest komisją stałą. Jest doraźna. Dobrze, dziękuję. Ja tylko chciałam jeszcze o jedno zapytać. Szanowni państwo, chciałam zapytać, z jakiego powodu dzisiaj nasza Świętowicka Telewizja Miejska nie otrzymała umowy związanej z obsługą sesji, ponieważ tutaj tak wypowiem się jako przewodnicząca, nie ukrywam, że do tej pory korzystaliśmy z usług Świętochowickiej Telewizji Miejskiej i no one były nienaganne. Nie ukrywam, że było nam to bardzo pomocne w sytuacjach takich bardzo kłopotliwych, tam gdzie na przykład nadzór nam cokolwiek kwestionował, wtedy ta płytka służy jakby jako uzasadnienie i można tą sytuację odtworzyć. Również przy wątpliwościach związanych z kreowaniem czy tworzeniem protokołów. Stąd tutaj byśmy bardzo sugerowali takie rozwiązanie. Proszę bardzo, panie prezydencie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, no pewnie szczegóły umów miasta z telewizją zna pan radny Kubas i pani radny Apel, którzy są przecież spokrewnieni albo spowinowaceni z szefem telewizji, więc mają pewnie szczegóły. Ja rozumiem, że odpowiedź jest nie wprost. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, no teraz pan dał dowód na to, że z pana zdrowym rozsądkiem chyba jest coś nie w porządku. Natomiast przedmiotem umowy, czy stronami umowy jest gmina i spółka prawa handlowego, a nie osoby, które są w jakikolwiek spokrewnione czy spowinowacone. I tak jak wcześniej powiedziałem, można wszystko obśmiać, można wszystko wykpić, ale szanujmy się nawzajem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, szanowni panowie, że tutaj uspokójmy tą dyskusję, a zejdźmy tylko na podłoże merytoryczne. Proszę bardzo, panie prezydencie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie radny Kubas. Właśnie o to chodzi, o ten zdrowy rozsądek, który jest zawsze potrzebny w sprawach małych czy dużych. Ja naprawdę wielokrotnie z panem rozmawiałem, bo tak chciałem pana czasami przekonać, powiem wprost, czasami nauczyć pewnych rzeczy. Tak, żeby się pan czegoś w tej Radzie nauczył, nie wiem, z zakresu gospodarki nieruchomościami, w zakresie samorządu. Ale powiem pana tak, to jest orka na ugorze czasami, naprawdę. Szanowni panowie, ja rozumiem, że po prostu mamy do czynienia z pewnymi niejednolitymi stanowiskami w różnych kwestiach. I ja oczywiście zaraz udzielę głosu panu przewodniczącemu. Niemniej ja bym tylko prosiła jeszcze o wzięcie pod uwagę faktu, że naprawdę tutaj bardzo nam zawsze tutaj Telewizja Świętowicka dobrze służy i nie ukrywam, że jako przewodnicząca musiałam się kilkakrotnie wspierać owocem pracy tej telewizji. Dziękuję. Szanowni państwo, zasadą jest, że faktycznie jedną sesję w miesiącu Telewizja Miejska Śląska transmituje. Ja myślę, że ta kolejna sesja, która w okolicach 13-18, tu były rozmowy, będzie miała miejsce, to z uwagi na to, że nam to będzie też ciekawsza, bo to jest sesja, gdzie będzie więcej uchwał. I tak jak mówię, jedna sesja w miesiącu, żeby też nie narażać budżetu miasta na dodatkowe koszty, no bo za każdą dodatkową sesję musimy płacić, no to jednak jest z budżetu miasta. Także tam, ta sesja, ta jedna w miesiącu zwyczajowo będzie taką formułę. Panie prezydencie, to ja tylko powiem jedno, w lipcu nie mieliśmy sesji. W lipcu nie mieliśmy sesji, jeśli dobrze pamiętam.
Prawda? I stąd taka kumulacja teraz tych terminów sesyjnych. No, to tak się w sposób nieoczekiwany. Znaczy, wydawało mi się, że termin był ustalony, tak? Przez pana wiceprzewodniczącego. Dobrze, ja przyjmuję formułę jedna sesja w miesiącu, niemniej, tak jak mówię, w lipcu sesji nie było, stąd uważaliśmy, że tu, i tak jak podkreślam, bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby taką obsługę zapewnić, bo uważam, że no, służy ona Radzie. Dziękuję bardzo. Czy pan przewodniczący chciałby się jeszcze odnieść? Proszę bardzo. Panie prezydencie, ja sobie nie przypominam, żeby pan próbował ze mną podejmować jakąkolwiek dyskusję i rozmowy. Chyba mnie pan z kimś innym pomylił. Przypomnę jedynie panu tyle, że jak pan przychodzi na komisję, w której jestem członkiem czy przewodniczącym, to pan nie potrafi się nawet ze mną przywitać. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy pan uważa, że jestem chory, zarażony zakaźną chorobą, czy to świadczy o pana poziomie kultury osobistej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz poproszę pana prezydenta i może zamknijmy tą dyskusję, bo może zmierzał na mnie w właściwym kierunku. Szanowni Państwo, przypomina mi się ta słynna debata Wałęsa-Kwaśniewski, gdzie Wałęsa wyszedł obruszony, że ani nogi, ani ręki nie poda. Tak z panem tak jest, tak samo, panie radny. Szanowni Państwo, myślę, że zakończmy dyskusję. Zakończmy dyskusję. Dobrze, szanowni państwo, rozumiem, że nikt już więcej w tym punkcie nie chce zabrać głosu. Dziękuję bardzo. Zamykamy punkt 12 porządku obrad, otwierając punkt 13, czyli wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. Udzielam głosu panu Zbigniewowi Nowakowi. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowna rado. Zanim odczytam ten wniosek, to mimo wszystko się w dwóch słowach ustosunkuję do tego, co miało miejsce przed chwilą. No, może do samej akcji nie, ale do tego, bo powiem z ręką na sercu szczerze zupełnie, dopiero przed chwilą się dowiedziałem, że telewizja na dzisiaj nie była zamówiona, tak? Że nie wiem, umowa nie jest zerwana, no, nie wiem jak to jest, ale myślę, że mieszkańcy Świętowic powinni wiedzieć. Prezydent miasta decyduje o tym, która sesja ma być nagrywana, nie, która nie. Za którą zapłaci, za którą nie. To prezydent miasta, za chwilę się dowiemy, będzie decydował o tym, że jak będzie sesja, która będzie sprzyjała jemu, to tą będziemy nagrywali. To jest dla mnie naprawdę skandal. To ja myślę, że sprawę naprawdę trzeba bardzo, bardzo dogłębnie wyjaśnić i o takich rzeczach, czy to, a takie rzeczy mają mieć miejsce, to powinni decydować radni Rady Miejskiej. Oczywiście mielibyśmy instrument, który byłby zapisany w statucie Rady Miejskiej, no ale no niestety ze strony tutaj urzędu utrudnienia są absolutnie bardzo duże, z tym, żeby statut miasta został zmieniony. Do tego też oczywiście wrócimy, ale przechodzę do wniosku grupy radnych, dużej grupy radnych, którzy się podpisali, a wynika z plotek, które krążą w mieście od paru dni, związanych z otwarciem basenu, z nowego kąpieliska. Pan Dawid Kostępski, prezydent miasta, dotyczy basenu miejskiego Osir Skałka. Wnioskujemy o dokładne wyjaśnienia w temacie pojawiających się pytań związanych z funkcjonowaniem basenu miejskiego. Pierwsze pytanie, czy i kiedy dokonano odbioru prac budowlanych? Dwa, jakie dokładnie przewidziano działalności na terenie basenu? Kto zostanie dzierżawcą części restauracyjnej i kiedy zostanie uruchomiona? Punkt trzecie pytanie, kto i na jakiej zasadzie prowadzi działalność gastronomiczną, na jakiej zasadzie dokonano jego wyboru, jakie są koszty tej działalności, żeby była jasność działalności względem miasta Świętochowice. Dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. W dalszej kolejności, proszę bardzo, prosimy pana prezydenta. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, oczywiście odpowiedź będzie dokładna na piśmie. Ale powiem tak na szybko. Odbiory zostały dokonane na 7 dni przed otwarciem basenu, tak, że mogły się decyzje powiatowego nadzoru budowlanego, sanepidu i innych organów uprawomocnić. Działalność gospodarcza, te cztery budki, które są już wydzierżawione, to był przetarg Osir Skałka na stronach BIP-u i chyba może nawet do tej pory wisi ogłoszenie o przetargu. Wygrała jedna z jakichś świętochłowickich firm, więc miejscowych.
nie pamiętam nazwy, te cztery budki, na dzierżawce lokalu gastronomicznego tego budynku wielofunkcyjnych. Z pierwszych przetargów nie przyniósł rezultatu, to znaczy nie wyłoniono dzierżawcy. Pewnie będziemy w najbliższym czasie, dyrektor Osiurskałka będzie ogłaszał kolejny przetarg. No, może nawet dobrze, bo w tej chwili jakby powodzenie basenu pokazuje, że może znajdzie się faktycznie dzierżawca, który będzie w stanie no to jest atrakcyjniejszą cenę zaproponować, no bo to też jest ważne, tak? Żeby to jest jeden z tych małych cegiełek, który powoduje, że obiekt na siebie będzie zarabiał. A co do dokładnej nazwy firmy, no to tak jak mówię, będzie w odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, w dalszej kolejności prosimy Panią Wiceprzewodniczącą Gedykę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Pierwszy wniosek jest w imieniu mieszkańców budynku przy ulicy Szkolnej od 21-29 oraz własnym. Proszę uprzejmie o wykonanie remontu, to jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż całego budynku. Obecnie chodnik pokryty jest zniszczonym starym asfaltem. Istnieją liczne wyboje, zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Ponadto wnoszę o oznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących w nieruchomości. W powyższej sprawie zwracałam się wiosną tego roku w Wydziale Inwestycji i Remontów. I następny wniosek krótki. Mieszkańcy proszą, żeby wykonać czynności konserwacyjne drzewostanu przy ulicy Granitowej 246. Jest to działka gminna. Poprzez prześwietlenie usuniętych konarów drzew spadających na przechodniów, a że w ostatnim czasie dosyć jest wiatrów, także miało miejsce tam kilka takich właśnie incydentów. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Wiceprzewodniczącej. W dalszej kolejności prosimy Panią Przewodniczącą Jadwigę Garbacio. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. W okresie międzysesyjnym dnia 25 lipca złożyłam wniosek w sprawie usunięcia ubytków na nawierzchni jezdni w obrębie odcinka ulicy Ślężan 9, czyli drogą leżącą w granicach miasta Świętochłowic, a nie Chorzowa, jaką otrzymałam odpowiedź. Na pograniczu gruntu gminnego, a spółdzielni mieszkaniowej, jak wcześniej wspomniałam, spółdzielnia mieszkaniowa we własnym zakresie wykona naprawę jezdni. Ja ponawiam wniosek o likwidację ubytków na drodze w obrębie granic miasta Świętochłowic. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej i prosimy Panią Przewodniczącą Krystynę Apel i Pana Przewodniczącego Mariusza Kubasa. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja również chciałam przedstawić Państwu oświadczenie w imieniu moim i Pana Mariusza Kubasa. Oświadczenie dotyczy realizacji zadania oczyszczanie i zabezpieczanie przed wtórną degradacją stawu kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W piśmie, które Kancelaria Radców Prawnych działająca w imieniu wykonawcy projektu oczyszczanie, zabezpieczanie przed wtórną degradacją stawu kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego wysłała na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej w Świętochłowicach, dowiedzieliśmy się, że występują pewne wady dokumentacji projektowej oraz odmienne warunki terenowe, co może doprowadzić do tego, że nie osiągniemy zamierzonego efektu ekologicznego. Na wniosek kilku radnych Pani Przewodnicząca Rady wystosowała pismo do Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z zapytaniem, czy w związku z tym gmina może zostać narażona na konieczność zwrotu unijnej dotacji. Wszyscy radni otrzymali odpowiedź. Warto z treścią tej odpowiedzi zapoznać również mieszkańców, dlatego zdecydowałam się wystąpić i przeczytać odpowiedź, jaką żeśmy otrzymali. Zgodnie z paragrafem 11 punkt 5 umowy o dofinansowaniu w sytuacji, w której nie zostanie osiągnięty zakładany efekt ekologiczny, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości lub części przekazanego dotychczas dofinansowania. W przypadku, gdy beneficjent gmina Świętochłowice uznałaby zasadność wprowadzenia w projekcie zmian na podstawie pisma wykonawcy,
Niniejszy projekt wymagać będzie ponownej oceny w zakresie spełniania kryteriów, według wyboru których był oceniany, i założenia powtórnie kompletu, złożenia powtórnie kompletu wniosku o dofinansowanie. Także chciałam, żebyśmy wszyscy byli świadomi, że jeżeli cokolwiek nie uda się w tym projekcie, to niestety grozi to tym, że miasto będzie musiało zwracać część lub całość dotacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Proszę pana prezydenta. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jak przy każdym projekcie zawsze jest obarczony on pewnym ryzykiem. Zawsze. No tak jak budujemy most, no to jeżeli on jest zbudowany zgodnie z projektem, no to będzie stał 100 czy 200 lat. Natomiast zawsze jest ryzyko, że może były jakieś błędy projektowe, że może coś się zawali. Natomiast projekt Kaliny jest specyficzny, bo pamiętajmy, że to nie jest projekt, który nie wiem, robiła jedna instytucja, Urząd Miejski, który na przykład, no nie wiem, miał jakichś słabych pracowników, w jakiś sposób czegoś nie dopełnił. Robiły wodociągi, więc podmiot wyspecjalizowany. Robili projektanci z firmy, która nie jeden taki projekt w życiu robiła. Przejęła go gmina. Wnioskując o środki z Unii Europejskiej, był on badany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a później przez Ministerstwo Infrastruktury, które ostatecznie decydowało o przyznaniu tych środków. Przecież tam wszędzie pracują fachowcy, oni się wszyscy pod tym podpisali. To, że wykonawca takie czy inne pisma kieruje w toku budowy, to jest właściwie standard w połowie inwestycji, bo każdy wykonawca, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy ryczałt i na etapie przetargu jest walka, bo decyduje niestety najniższa cena, bo to tak musimy wybierać, decyduje najniższa cena. Przypomnijmy, że ta oferta, którą wybraliśmy, najniższa, złożona to jest 30 milionów, kolejna to jest 48. No i jest euforia tego, który wygrał przetarg, podpisał umowę, ale potem przychodzi pewnie taka smutna refleksja, że można było dać ofertę trochę wyższą, bo po prostu by się więcej zarobiło i można było w kosztorysach i cenach proponowanych tak bardzo nie schodzić, bo i tak by się wygrało, bo ta kolejna oferta, która do momentu otwarcia ofert przetargowych jest tajna, to nie wiadomo, jakiej ona kwocie jest. No i właśnie przychodził wykonawcy tego czy innego, abstrahując od tej firmy, taka smutna refleksja, że można było jeszcze trochę ugrać. I zaczyna się, powiem brzydko, taki chocholi taniec. On jest też, był przy wszystkich autostradach, przy wszystkich dużych projektach w Polsce. Tak po prostu jest, no bo tak jest przy dużych projektach. Pani przewodnicząca, proszę przeczytać to pismo dokładnie, bo przecież to, przepraszam, nie wiedziała pani tego, głosując nad środkami, nad wpisaniem realizacji projektu Kaliny do budżetu, nie wiedziała pani, że dostajemy środki zewnętrzne, ale musimy je wydać zgodnie z projektem po to, żeby ta dotacja była w prawidłowy sposób rozliczona. No nie wiedziała pani tego? No to nad czym pani głosowała? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Podczas głosowania mieliśmy przekazane informacje, że to, jeżeli chodzi o kwestię dokumentacyjną, jest to wszystko doszlifowane, dopracowane. Wielokroć było opóźnione prace, ilekroć mieliśmy komisję, nie wiem, czy pan, panie prezydencie, sobie przypomina, bo ja tak, wielokrotnie, ja i pan i Mariusz Kubas zadawaliśmy pytanie, jak wygląda sytuacja z projektem Kalina. I za każdym razem zapewniał nas i uspokajał pan nas, że czuwa nad tym, jest wszystko w porządku. Poza tym dopiero od niedawna dostaliśmy pismo od wykonawcy, którym informował nas, że przewiduje zmiany technologiczne, które mogą spowodować wycofanie unijnej dotacji. Także to jest jedna kwestia, a jeżeli już jestem przy głosie, to przy okazji chciałam się zapytać, co z kwotą 1,5 miliona złotych, którą musieliśmy, jakby została nam wycofana z tego projektu. Odnośnie kwoty 1,5 miliona, o której pani powiedziała, to nie została wycofana, bo jeszcze odwołanie nasze jest w toku. Najprawdopodobniej zobaczymy, jak sprawa się skończy. Może się skończyć tak, że korekta będzie wynosiła nie więcej niż 10 tysięcy złotych, bo taki jest przedmiot kwestionowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Co do projektu, projekt jest dobry, bo go nie jedna osoba sprawdzała.
Natomiast to, co pani przeczytała, to stanowisko, to jest stanowisko wykonawcy. Wykonawcy. My tutaj niestety nie gramy w jednej drużynie, bo każdy patrzy swojego i każdemu, tak jak mogło się przysłowie, koszula bliższa ciału. Tak jak my chcemy zrobić jak najtaniej, jak najlepiej, on chce zrobić, taki czy inny wykonawca, chce zrobić jak najdrożej, bo to jest po prostu jego zysk. Bo wyda na realizację projektu na przykład 25 milionów, a jakby robił go za 40 milionów, to wtedy jego zysk był dużo większy. Pani mówiła o zmianach technologii. Zmiany technologii, które proponuje wykonawca, muszą być zaakceptowane, żeby mogło do nich dojść przez zamawiającego, ale na podstawie stanowiska nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Mamy dwie duże firmy, które ten nadzór w naszym imieniu sprawują. To nie są pojedyncze osoby, ale także inżynierowie, którzy są do naszej dyspozycji, którzy chodzą na rady budowy, który każdy ewentualny wniosek wykonawcy, który chce w jakiś sposób technologię zmienić, nawet w najmniejszej formie, podlega ich ocenie. I czasami faktycznie może tak być, bo na niejednej budowie tak jest. Że się okazuje, że w czasie budowy okazuje się, że czegoś nie przewidziano, że trzeba jakieś zamówienia dodatkowe zrobić, że trzeba w jakiś sposób zmienić projekt, ewentualnie zamiennie, że czegoś nie robić, bo nie można się zawsze w 100% trzymać projektu, bo pewne rzeczy są nie do przewidzenia. Natomiast po to mamy te narzędzia, co też było kwestionowane, przecież ja pamiętam na tą komisję, pani radna, to też było kwestionowane, dlaczego mamy nadzory. No po to mamy nadzory, żeby mieć fachowców, najlepszej klasy fachowców. Jeżeli mamy firmę, nadzór inwestorski sprawuje firma GrundMe, to jest firma holenderska, oczywiście ma polski oddział. I naprawdę sprawuje nadzór na największych budowach. No, na Śląsku na przykład to centrum, gdzie powstaje IBM, to też GrundMe nadzoruje. Największe projekty autostradowe, też GrundMe. Więc to nie jest firma, która nie wiem, jest znikąd. To jest naprawdę duży portfel zamówień, duży portfel różnych realizacji. A pamiętajmy, i to też tłumaczyłem na niejednej komisji i generalnie właśnie faktycznie tylko u pani, i u pani kolegi nie widziałem takiego zrozumienia, że projekt Kaliny jest projektem naprawdę autorskim. Bo nie ma w Polsce, nie ma w Czechach, nie ma w Niemczech, nie ma na Słowacji czy w innych krajach tu sąsiednich. Czy nawet dalej położonych, takiej identycznej sytuacji, że jest staw zalany fenolem. Na jego dnie leżą osady zalane fenolem. Po prostu takiego czegoś nie ma. Jest podobna sytuacja, podobna, ale jednak zgoła inna, że w Kanadzie jest taki staw, który był zanieczyszczony benzynami, ale na przykład on nie miał tej hałdy obok, która ma Kalina, która dodatkowo utrudnia sytuację. Także to jest projekt autorski, robiony przez profesorów, doktorów z habilitacjami i pewnie gdyby rzucić to w ręce kogoś innego, to pewnie też by powiedział, a może troszkę inną drogą, bo taki jest przymiot i najczęstsze postępowanie różnego rodzaju osób z najwyższymi tytułami naukowymi, że zawsze tak autorsko chcą podejść do tematu, takiego tematu, gdzie faktycznie można podejść autorsko, bo każda z wielu propozycji może być źródłem do osiągnięcia tego efektu ekologicznego. Także musimy się tego projektu trzymać i to jest bezwzględnie ważne, bo tak jak mówię, zaakceptowały go wszystkie instytucje, które dały nam na to pieniądze, więc tam przez pracują fachowcy od ochrony środowiska, nieprzypadkowi ludzie. Oni zobaczyli ten projekt, powiedzieli, ten projekt gwarantuje to, co dajemy w umowie o dofinansowanie, i róbcie tak zgodnie z tym projektem. Nieszczęściem byłoby, gdyby pani, stając po stronie wykonawcy przeciwko gminie, doprowadziła do sytuacji zmiany technologii, która mogłaby w przyszłości doprowadzić do nieosiągnięcia efektu ekologicznego. To byłoby prawdziwe nieszczęście. Także stając po stronie osób, które działają przeciwko gminie, powinna się pani dwa razy czasami zastanowić. Naprawdę. Chyba, że pani ma jakieś inne. Dziękuję. Myślę, że już kończymy dyskusję. Poproszę jeszcze panią przewodniczącą. Tak. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, więc tak w kwestii uściślenia. Ja nie powoływałam się, ja na początku wspominałam o piśmie z Kancelarii Radców Prawnych, natomiast fragment, który informował nas o konieczności zwrotu dotacji, nie pochodził z pisma z Kancelarii, tylko otrzymaliśmy wszyscy pismo od zastępcy prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, czyli od specjalisty. Skoro specjalista informuje nas, że istnieje taka możliwość zwrotu dotacji, to proszę się nie dziwić. Każdemu
dla kogo jest ważna przyszłość Świętochłowic, martwi się, bo przy takim zadłużeniu, w jakim jesteśmy w tej chwili, gdyby nasze miasto musiało zwrócić te środki, to przyznam szczerze, nie wyglądałoby to za ciekawie. I to ja niestety, panie prezydencie, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Nie mam za bardzo wpływu na to, jak będzie przebiegał projekt Kalina. Nie mam wpływu na to, czy będą tam zmiany techniczne. Choć może nie wiem, czy to dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, czy na pewno trzeba odpowiedzieć? Może byśmy skończyli tę dyskusję? Krótko, pani przewodnicząca, apel. To dobrze, że pani nie ma żadnego wpływu na Kalinę. Naprawdę dobrze. Szanowni Państwo, powiem tak, myślę, że tutaj nie obwiniajmy się, czy nie poczytujmy złych intencji u radnych, a raczej troskę o miasto. Proszę bardzo, pan przewodniczący Kubas. Pani przewodnicząca, chyba czas kończyć, bo język pana prezydenta chyba sięgnął rynsztoku. Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że kończymy. Kończymy dyskusję i myślę, że jeszcze zgłaszał się pan przewodniczący Jerzy Migoń. Rozumiem, że cały czas mówimy o wnioskach, informacjach, oświadczeniach. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Wniosek, który kieruję na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach, jest wynikiem tego, co działo się w trakcie dzisiejszego posiedzenia. I w treści tego wniosku proszę o ujęcie w protokole dzisiejszej sesji faktu odmówienia powtórnego udzielenia głosu przewodniczącemu Komisji Edukacji przez przewodniczącą Rady Miejskiej, co jest ewidentnym naruszeniem postanowień Statutu Miasta, który dopuszcza dwukrotne wystąpienie każdego radnego na określony temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może też od razu odpowiem. Wydawało mi się, że chyba tą kwestię wyjaśniałam. Ja oczywiście przyjmuję ten wniosek. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nie odmówiłam możliwości dwukrotnego wystąpienia i nie poddawałam tej kwestii wątpliwość. Ja po prostu z tego, co pamiętam, zgłosiłam wniosek formalny, ale myślę, że ustosunkuję się na piśmie. Myślę, że rozwiążemy ten problem dobrze. Ustosunkuję się na piśmie. Zatem chciałem zauważyć, że nie robimy tego przy mikrofonie, że ta sytuacja zdarzała się też na poprzednich sesjach, niekoniecznie dotycząc mojej osoby, ale bywało tak, że omawiano zabranie głosu. Oczywiście przyjmuję pana stanowisko, niemniej jeszcze raz powiem, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym komukolwiek odmawiała zabrania głosu. Mogłam najwyżej nie zauważyć. Tak, tutaj czasami rzeczywiście nie wszystko można w jednym momencie uchwycić, ale oczywiście ustosunkuję się na piśmie. Dobrze, wyjaśnimy tę kwestię. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zgłosić w tym punkcie swój wniosek, oświadczenie lub informację? Nie widzę. Dziękuję bardzo, a w związku z tym uznaję ten punkt porządku obrad za wyczerpany. I przechodzimy do punktu 14, którym jest zakończenie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady 52. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Dziękuję bardzo.